Któż z nieco starszych mieszkańców gminy Siekierczyn czy Lubania nie pamięta słynnego w latach 60., 70. i 80. klubu 35 w Zarębie? Właśnie zakończył się kompleksowy remont tego przedwojennego obiektu, który teraz służył będzie mieszkańcom gminy jako sala wystawiennicza i widowiskowa, a uczniom tamtejszej szkoły jako sala gimnastyczna. Historia tego obiektu jest dość długa. Obiekt został wybudowany jeszcze w okresie przedwojennym, po wojnie zawsze była to świetlica wiejska. Bardzo często wszyscy określali, że jak idziemy do klubu 35, bo taki numer ten obiekt miał i każdy zawsze określał, że to jest obiekt w Zarębie pod numerem 35 i tu odbywały się różnego rodzaju spotkania, zabawy. W latach 90. zostało to przekształcone na aulę gimnazjalną i tutaj odbywały się różnego rodzaju spotkania szkolne. Trwało to do roku bieżącego. W tym roku postanowiłem wspólnie z Radą Gminy rozszerzyć funkcję tego obiektu i stworzyliśmy tutaj jako miejsce spotkań, miejsce wystawiennicze dla rękodzielników ludowych. Tutaj oprócz tych zajęć szkolnych, czyli spotkań, uroczystości, miejsce ćwiczeń, będzie też to miejsce, gdzie będą spotykać się twórcy ludowi, rękodzielnicy, będzie organizowana wystawa, by służyło szerszej części społeczeństwa. Również jest to miejsce, w którym odbywają się zebrania wiejskie. Jest to obiekt centralnie położony w Zarębie. No szkoda, że trochę jest za mało tego takiego otoczenia innych obiektów oprócz tej dużej sali, bo byłoby to w centralnej części Zaręby wspaniałe miejsce na Dom Kultury. My na dzień dzisiejszy Dom Kultury mamy w Zarębie na ulicy Osiedlowej, a to jest jakby drugi obiekt, który uzupełnia tą część taką środowiskową, wiejską. Obiekt został wyremontowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączny koszt tego to 430 tysięcy, a sama dotacja to 233 tysiące. Właśnie dzięki pomocy, wsparciu środkami unijnymi udało się ten obiekt otworzyć, ocieplić z zewnątrz, wymienić okna. No i najważniejsze w tym budynku, wymienione zostało całe pokrycie dachowe. Myślę, że będzie służył kolejne dziesiątki lat tej społeczności, zarówno jak i szkolnej, jak i wiejskiej. Z remontu dawnego klubu cieszy się dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siekierczynie Jolanta Napadłek. Myślę, że to jest doskonałe miejsce do tego, żebyśmy jako Ośrodek Kultury organizowali tutaj przeróżne spotkania, przede wszystkim z rękodzielnikami, z ludźmi, którzy tworzą tutaj u nas w naszej gminie jakieś piękne rzeczy, hafty, malują, wyszywają i tak dalej. Mnóstwo tego jest, dlatego potrzebne jest takie miejsce, gdzie te wszystkie rzeczy znalazłyby swoje miejsce i gdzie mogliby ludzie po prostu oglądać i promować naszą gminę, naszych ludzi, którzy mają wiele do powiedzenia i pokazania. I takiego miejsca właśnie brakowało, tym bardziej, że jest to budynek znajdujący się w centrum wsi, więc dostęp tutaj jest bardzo, że tak powiem, łatwy. Jacek Adamski, dyrektor zespołu szkół w Zarębie, podkreśla, że ten obiekt jest niezwykle potrzebny uczniom. Ten obiekt przede wszystkim dla nas ze szkoły jest wykorzystywany jako nie tylko sala gimnastyczna, ale również jest to dla nas obiekt spotkań dzieci szkoły podstawowej. Bardzo ważny element tutaj, jeżeli chodzi o wychowanie i dydaktykę, ponieważ przeprowadzamy tutaj wszystkie takie gry, zabawy, przede wszystkim spotkania z rodzicami. W tym czasie już od 1 września na przykład to, co było dla nas istotnym elementem, czyli na przykład integracja dzieci i rodziców,
chociażby klasowanie, pasowanie klas pierwszych, prawda, gdzie w takim dużym miejscu może się to odbywać, bo możemy tutaj zgromadzić rodziców, możemy zgromadzić dzieci. Jest to takie miejsce właśnie przede wszystkim integracyjne, ale z drugiej strony wykorzystujemy też to jako halę sportową ze względu na to, że czasami zajęcia się dublują lub możemy wykorzystać w inny sposób. To tutaj odbywają się zajęcia właśnie z gimnastyki dla dzieci. Tutaj też realizujemy skok z wyż, mamy wysoką halę, prawda, i przede wszystkim tenis stołowy, gdzie mamy bardzo dobre oświetlenie i dobre warunki przestrzenne, nie blokując tym samym sali sportowej w tamtej szkole. Dawny Klub 35 to kolejny obiekt o charakterze sportowo-kulturalnym, który udało się wyremontować samorządowcom z gminy Siekierczyn w ostatnim czasie.